Dzieciom, młodzieży, wszystkim Państwu życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję.
dobrze, rewelacja, nie, wow. Super! Tutaj pamiętajcie, że dzisiaj nie ma przegranych. Wszyscy jesteście wygranymi. No i poszli! Proszę wójta gminy Dąbrówka, pana Radosława Korzeniewskiego, o oficjalne otwarcie uroczystości i powitanie gości. Witam serdecznie państwa na obchodach 74. rocznicy rzutu żołnierzy cichociemnych na placówkę odbiorczą Imryk, Weler 2, Kołaków 44. Honorowy patronat nad uroczystością objął pan Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, którego w tym miejscu pragnę serdecznie powitać. Za chwilę rozpocznie się rekonstrukcja zrzutu. Skoczkowie skaczą na spadochronach współczesnych, tak zwanych skrzydłach. W ten symboliczny sposób chcemy podkreślić kontynuację wartości, którymi kierowali się cichociemni. Służby ojczyźnie, wolności i pomocy innym ludziom w potrzebie.
Państwo, w noc wielkanocną 1944 roku to w tym miejscu dokonano zrzutu cichociemnych. Zrzutu żołnierzy świetnie wyszkolonych, żołnierzy, którzy wrócili na ziemię polskie po to, żeby walczyć o wolność naszej ojczyzny. Polskie państwo podziemne było ewenementem w historii świata. Polskie państwo podziemne było wielką wartością, którą stworzyliśmy my sami, Polacy. Chciałbym podziękować i pogratulować wszystkim organizatorom tego przedsięwzięcia, władzom samorządowym, żołnierzom Wojska Polskiego, szczególnie jednostki GROM-u, byłym i obecnym żołnierzom tej jednostki oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że pamięć o żołnierzach cichociemnych, o żołnierzach Armii Krajowej trwa. Chciałem też podziękować i pogratulować skoczkom powietrzno-lotniczym. Panowie, rzeczywiście świetna robota. To, że uczestniczycie w tym wydarzeniu, świadczy o waszym podejściu do historii, do tradycji. To dało nam obserwującym skoki spadochronowe dużo radości i to przybliżyło najmłodszym, młodym pokoleniom historię naszego kraju. Jeszcze raz bardzo dziękuję i chciałbym zakończyć tym wezwaniem, tym takim prostym, ale bardzo przecież doniosłym wezwaniem. Chwała bohaterom! Dziękujemy panu ministrowi za te słowa. Dziękujemy za odwiedziny naszej społeczności i uczczenie z nami tak ważnego dla naszej gminy wydarzenia. Wieńce złożą skoczkowie, zespół w składzie, przedstawiciele kadry polskiej, w tym żołnierze Wojska Polskiego. Szymon Chełmicki, Dariusz Panaszkiewicz, Michał Balonik, Marcin Kago. Minister Obrony Narodowej, pan Mariusz Błaszczak. Wójta Gminy oraz Marcin Przewodniczący Rady Gminy Dąbrówka.
nocy z 9 na 10 kwietnia 1944 roku, były to święta wielkanocne, oni wszyscy ryzykowali życie. Zapewniając, odbierając cicho ciemnych, organizując im całą łączność, transport, ale również wszystkie elementarne potrzeby, które na pewno były potrzebne tym czterem bohaterom. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Niezłomni, jesteście gotowi? Tak! Gotowi? Tak! 5, 4, 3, 2, 1! Hej! I poszli! Wariaty! Brawo! Dawać! I przerzucać nogi na drugą stronę. Chłopaki, a wy co? Naprzód, już! Jedziemy! Ale super! Nie płacz się! A mogę jeszcze raz? Thank you.
No i proszę, no i proszę, słuchajcie, ostatnia prosta. To są żołnierze, to świetnego, siła, humor, charakter, to oni, tak! I nie strudzeni, to jest to, i do końca zadowoleni, super! Spartan, FTX, Wesoł, tak jest! Gratulujemy, gratulujemy! Proszę bardzo, sam Bolt osobiście! I proszę, 3, 2, 1, nie! Za medale wielkim ludziom, a się nie złomby! I tutaj oczywiście gratulacje, gratulacje za wytrwałość, gratulujemy!